Witaj, z tej strony Matisek Project. Chcę zaprezentować Tobie, jak wykonać prostą animację w programie Adobe Photoshop CS5. Tak więc będziemy potrzebowali okno animacji, które otwieramy w zakładce okno, następnie animacja. Pierwsze okno będziecie mieli tak. Następnie musimy wybrać okno klatek, czyli tak. Zmieniamy klatkę bez opóźnień, czyli czas klatki. Pierwszą animację, jaką Wam zaprezentuję, będzie to po prostu będzie się pojawiało. Tak, musimy wyłączyć widoczność warstwy. Klikamy utwórz nową warstwę na oknie animacji. Klikamy widoczność. Następnie z klawiszem Ctrl klikamy warstwę numer 1 na oknie animacji. Następnie klikamy generuj klatki pośrednie. Wybieramy okno animacji 20. Dobrze. Teraz, gdy już skończyliśmy, możemy klikać pierwszą warstwę, klikamy powtórz. Jednak jeśli chcemy, aby powtarzało nam cały czas, musimy wybrać tutaj tą opcję i na zawsze. Tak więc, jeśli klikniemy ponownie 1, będzie nam się powtarzało to w kółko. Jeżeli chcemy zapisać sobie po prostu taką nazwę, że będzie nam się pokazywało i po chwili będzie nam to znikało. Musimy utworzyć ponownie nową klatkę. Bez opóźnień. Tutaj ustawiamy na 0,5 i klatce 23. Klikamy również, dobrze. Teraz klikamy wyłącz warstwę. Z klawiszem Ctrl przytrzymujemy, klikamy na warstwę 23. Generuje klatki pośrednie. Klatki 20. Tak oto powstała animacja, gdzie pokazuje nam się napis lub po prostu obrazek, a zarazem znika. Teraz zaprezentuję Wam, jak wykonać prostą animację, aby wyjeżdżał nam napis na środek oraz zjeżdżał na bok. Tak więc usuwamy wszystkie klatki, bynajmniej u mnie. Dobrze. Klikam pokaż. Teraz na pierwszej klatce musimy przesunąć nasz obiekt w lewo lub w prawo, w górę lub w dół. Gdziekolwiek, byle żeby się usuwał. Teraz klikamy nowa klatka. Wysuwamy. Przesuwamy po prostu na sam koniec, czyli na następną stronę. Klikając klawisz Ctrl, przyciskamy tu warstwę numer 1 w oknie animacji, generuj klatki pośrednie 20. Teraz na klatce 12, wybieramy 0,5, żeby nam przetrzymało czasowo. Tak więc teraz oto tak powstała animacja, gdzie będzie nam, że tak to nazwę, napis przejeżdżał w jedną stronę. Jeśli chcemy w drugą, powtarzamy funkcję pierwszą, którą pokazałem w pierwszej animacji. Teraz pokażę Wam, jak zapisać tą animację. Klikamy plik zapis dla internetu urządzeń lub po prostu Alt plus Shift plus Ctrl plus Shift plus S. Teraz wybieramy opcję powtarzania na zawsze. Będziecie mieli ustawione z tego, co tutaj już pokazywałem w tym okienku. Jakość dwuliniowa musicie ustawić. Klikamy zapisz. Wpisujemy praca lub po prostu nazwa naszej pracy. Dobrze, brawo. Skończyłeś właśnie animację. Tak więc dziękuję za obejrzenie oraz zapraszam do oglądania kolejnych poradników